Polsce jest rozgrywana w ramach Mistrzostw Polski, czyli rajdowe samochodowe Mistrzostwa Polski, aut historyczny. Jednym z takich aut historycznych jest właśnie to, z numerem 96 BMW E30, a za kierownicą Arkadiusz Kula, a na prawym fotelu Jarosław Janasz. Witamy serdecznie. I proszę Państwa, ci z Państwa, którzy dotrwali z nami do końca, mają okazję podziwiać powód, który Yeah.
wczoraj na pewno był trudny przez wszystkie ilości wypadków, co znowu jakby dawało małą szansę pojeżdżenia. Tak, przyjechaliśmy tam chyba 3 odcinki tylko, resztę co chwilę jakiś wypadek, więc trochę mało tych OS-ów po prostu przejechanych. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przed nami załoga oznaczona numerem 96, a więc Arkadiusz Kula, Jarosław Janasz. I ten duet zajął pierwsze miejsce w klasie HR plus 30. O wręczenie pucharów poprosimy przewodniczącego Rady Powiatu Strzyżów, pana Marka Jurzystę. Samochody historyczne wróciły do łask w Mistrzostwach Polski. Od tego sezonu rozgrywana jest także cała liga HRSMP, czyli rajdowe samochodowe Mistrzostwa Polski samochodów historycznych. Naprawdę warto podziwiać te załogi w tych autach. Nie dość, że szybko jeżdżą, to jeszcze przyjemnie patrzy się na te auta, których już czasami nie można oglądać na zwykłych rajdach. Zresztą zobaczycie Państwo samochód, który już niedługo wjedzie na rampę. Udało się ten rajd rzeszowski ukończyć. Bardzo trudny rajd pewnemu niezwykłemu pojazdowi. Ale na to jeszcze chwilkę poczekamy.